Cześć kochani, z tej strony Mano. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Bawię się trochę światłocieniem, bo mam przed sobą lusterko. I co? I to, że fajnie wygląda. Fajnie. Super. Mam nowe karty. Nowe, stare. Dlatego, że wygrałam je w konkursie. Złamałam swoją zasadę i wzięłam udział w konkursie na wylosowanie używanych kart. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto oddawał swoje karty, to jest ktoś, kto czytający oczywiście na YouTubie, to jest ktoś, kto jest dla mnie ważną figurą, jeśli chodzi o czytania, i wygrałam. Więc podlinkuję kanał na YouTubie, The Rare Gazelle się nazywa, Rim, i może też ją oglądacie. No, nie można ukryć, że nieźle czyta. Więc oddała swój dek i swoją talię i przyleciała do mnie z Kanady. Więc dzisiaj zrobimy. Ach, dostałam też kolczyki od Rim. Poczekajcie, pokażę wam. Kolczyki. Razem. Zaraz by mi się pomieszało. O. Zobaczcie, jakie ładne. Kolczyki. U mnie na Instagramie wrzuciłam zdjęcie kolczyków. Tutaj jest taki, a tutaj jest taki. No z racji tego, że mam tunele. Zobaczcie, jakie ładne. Z racji tego, że mam tunele, to mogę. Ale mam jedną dziurkę. No dobra, nie będę wkładać. W każdym razie. Robimy. Nie pamiętam, jak się nazywa ten, bo przyleciał do mnie z pudełkiem, bo Rim wyrzuca wszystkie pudełka do kart. Więc. Okej. Główna energia. O, szybko. New start! Nowy początek. Sometimes we must realize that we have done needs to be discarded and we must make a new start. Z numerem 66. Zobaczcie tylko na tą piękną kartę, jak wygląda. Zobaczcie tylko. To jest jakby taki mały amorek. Mały amorek. Nie wiem dlaczego. Amorek, który trzyma strzałę w górę. Widzicie tą strzałę tu? Nie wiem, czy widać, ale amorek trzyma strzałę i tutaj ma z tyłu kołczan ze strzałami. New start. Sometimes we must realize that what we have done needs to be discarded and we must make a new start. To jest tak jakby dojdziemy dzisiaj do realizacji, że musimy po prostu zacząć od początku. Że musimy zwyczajnie mieć odwagę na zniszczenie czegoś, co zrobiliśmy, po to, żeby zrobić to od nowa. I teraz do mnie przychodzi ta sytuacja. Znacie tego malarza Banksy? To jest taki dość popularny malarz, który używa bardzo takich współczesnych technik. I on stworzył obraz,
który ktoś kupił na sali, gdzie była licytacja tego obrazu. Ktoś kupił go za 3 miliony dolarów. Czyli ktoś się zgłosił, ja kupuję, i licytowali, kto da więcej za ten obraz. I końcowa cena była 3 miliony dolarów. Został sprzedany. I facet podpisał papier, że został sprzedany, tak? Czyli kupił za 3 miliony obraz. I w tym momencie, oczywiście Banksy to nie jest osoba, która się ujawnia, więc Banksy tam nie był. I w tym momencie ten wielki obraz, który wisiał gdzieś tam na ścianie podczas tej licytacji, w takiej framie, w takim zamkniętym czymś przeźroczystym, co miało chronić jakieś kuloodporne, tak? No bo wiadomo, że 3 miliony drogą nie chodzi. I słuchajcie, w momencie, w którym padł młotek sprzedany, ten obraz po prostu w taką zwykłą, nie wyżynarkę, tylko taką, to co sieka, tak? Tak jak w biurach jest po prostu, i po prostu powoli, i zaczął po prostu w paseczki po prostu być pocięty cały ten obraz, czyli kompletne zniszczenie zaraz po tym, jak został sprzedany. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli pomyślcie sobie, że sprzedajecie obraz za 3 miliony dolarów, bo robicie taką sztukę, że po prostu jesteście znani na całym świecie i nawet nie ujawniacie swojej twarzy, bo nie musicie, bo wasza sztuka mówi sama za siebie. I w momencie, w którym ktoś kupuje, niszczycie swój obraz tylko po to, żeby udowodnić, że tutaj nie chodzi o sam proces zarabiania na tym, na czym zrobił. Chodzi mi tutaj o jakieś takie, nawet nie kwestii zarabiania, bo o to chodzi, tak? Czyli jakby doszło do kumulacji dania, nadania wartości temu, co robisz. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli wartość tego, co robisz, została nadana. To była informacja z wczoraj. Czyli została tak jakby wyceniona, ile ktoś jest w stanie dać za twoją sztukę, za to, co tworzysz, za to, co generujesz, za to, kim jesteś. Ile ty jako ktoś, kto produkuje, jest w stanie wyprodukować, więc były wam podawane ceny za każdą akcję, za każdą... Ale ładnie się słońce przybija. Gra światłocienia jest dzisiaj piękna. Więc jesteś w stanie dzisiaj zobaczyć w przyspieszonym tempie swój proces, w którym dochodzi do kulminacji zyskiwania przez ciebie wartości w samym sobie, jeśli chodzi o namacalną, prawdziwą wartość. I jako twój potencjał, i jako twój realne przewartościowanie twojego potencjału w realną, namacalną, chciałabym powiedzieć, funkcjonalność po prostu. Okej. Czyli mamy po prostu nowy początek z tym. To jest tak jakby ten amorek mały, to też jest jakby taka kwestia. Nowego początku w miłości, coś jest w takich fazach motylki w brzuchu i te sprawy. Okej, zobaczmy, co Tarot chce pokazać. Dosłownie karta nowego początku. O, are you kidding me? 10 pentakli, 10 kielichów. Spełnienie to jest jakby, jesteś na linii czasu spełnienia emocjonalnego, tak? Czyli nowy początek, w którym spełnienie będzie polegało na
równym braniu i dawaniu po to, żeby zacząć od nowa, czyli tak jakby spełnienie tego, kim jesteś, osiągnęło maks, osiągnęło pełnię. I w związku z tym tak jakby cień, który mieliśmy zintegrować po to, żeby dojść do tego momentu, to były nasze limitacje, w których nie jesteśmy silni, w których energie twierdzą, że nie jesteśmy silni, że nie jesteśmy wystarczająco wystarczający, czy nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy nie jesteśmy wystarczająco wartościowi do tego, żeby stworzyć dla siebie sytuację, w której mamy swoje marzenie. A więc twoje marzenie w tym momencie, tego kim jesteś, dojdzie do pełnego pokazania ci się albo ujawnienia ci się poprzez zrozumienie faktu, że to, co sprawiło, że musisz jakby kontynuować drogę do tego, żeby zintegrować te 10 kielichów, musi się rozpaść po to, żeby mieć efekt końcowy, cokolwiek to znaczy. Więc to, co było naszym obciążeniem, to brak celebracji, brak wdzięczności, brak stabilnego domu, brak stabilnego fundamentu, brak bycia w jedności ze stabilizacją. Czyli nowy początek, po przedzieleniu mamy głupca, to jest ten nowy właśnie początek, tak? Czyli w nas, czyli gdzie zaczynamy od zera, ponieważ nasza poprzednia wizja tego, kim jesteśmy, dopełniła się. Więc przypuszczam, że będą przed Tobą nowe decyzje do podjęcia, jeśli chodzi o czym jest Twoja nowa definicja 10 kielichów i 10 pentakli. Czyli czym jest Twoja definicja? To jest tak, jakby cały czas musieliśmy integrować to, czego nie chcemy, po to, żeby mieć to, co chcemy. I to się dopełniło. Ten cykl się dopełnił. I to jest obraz Banksiego, tak? Który został, że tak powiem, zniszczony i zaczynamy od zera jak głupcy, bo nie chodziło tylko o nadanie, chodziło o proces nadania tobie, sobie, innym, temu, co robisz, po prostu wartości. Albo jeszcze głębiej, wartości, której ktoś inny jest w stanie nie dać, ale potwierdzić jako lustro, że jesteś tą wartością. Okej. 8 pałek. Tu będzie jakaś komunikacja. Tu przyjdzie jakaś komunikacja. Albo ty dasz jakąś komunikację, albo wejdzie nowa komunikacja. Pamiętacie, często mówiłam o nowym sposobie komunikowania się. To jest nowy sposób komunikowania się. Dlaczego? Dlatego, że poprzedni sposób komunikowania się ciebie z tobą i ciebie z otoczeniem polegał na integrowaniu cienia, który nie jest stabilny, który nie jest silny, po to, żeby mieć to, co chcesz. Więc energia rusza, bo pod spodem mamy Knight of Pentacles, czyli to jest bardzo powolna energia, która się ruszy. Czyli energie przyspieszają jako nowy start. Czyli przypomnijcie sobie,
wszystkie nowe początki, czyli ten beginner's luck, czyli jakby to szczęście, które masz na początku w związku z tym, że tylko dlatego, że masz nowy początek. Ale piękne słońce! Jej! Ale piękne słońce! Czyli energia rusza. Energia ruszy w związku z tym, że wyjdziesz z iluzji, która mówiła, musisz robić albo musisz przyjmować wszystko, co jest ci powiedziane, że musisz. Cokolwiek to znaczy. Ta komunikacja mnie bardzo ciekawi i chcę wyciągnąć kartę nie mistycznego szamana, tylko kartę astralną. Uwolnienie. Uwolnienie, dokładnie. Czyli mamy ludzie odwróceni. Ludzie odwróceni, to znaczy wyjście z wszystkich relacji, które mieliście do tej pory, które są pracą na zasadzie integracji tego, czego nie chcesz. Czy to ma sens? Czyli to jest ta komunikacja, o której mówię, tak? Ci ludzie komunikują się między sobą, ci ludzie rozmawiają. Ciekawe, że zobaczcie, jak trzymam rękę. Tutaj jest ktoś taki jakby zakryty, prawda? Zakrywam komuś twarz. Tak jakby ukryta komunikacja wyjdzie na jaw. Czyli wyjdziesz ze starej komunikacji, która polegała na integrowaniu swojej karmy. Czy to ma sens? Czyli na przykład, jeżeli możemy to bardzo, że tak powiem, fajnie zobaczyć w sposobie komunikacji, który obserwujesz u kogoś innego. Czyli możesz zauważyć, że ktoś, energia wokół komunikacji się zmieni, będzie coś innego. Dzisiaj rano była mgła i ta mgła wyglądała obłędnie, po prostu obłędnie. I to jest ta mgła, którą mieliśmy codziennie rano, która zakrywała nam oczy i nie widzieliśmy, co się dzieje. I teraz jakby ta mgła tej komunikacji między nami a nami, między nami a kimś innym po prostu jest zastąpiona przez piękne słońce, tak? Okej. Okay. Będę kontynuować wyciąganie kart. Jeżeli macie ochotę, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, udostępnię ci czytanie przedłużone. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł. Oczywiście zapraszam na czytania prywatne. Lajkuj, subskrybuj i dzięki, że byliście do następnego. Pa.